zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki, odnowienia, Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Baltic Window and Door Manufacturing Corporation zaprasza wszystkich kontraktorów do współpracy. Jesteśmy jedynym producentem w Ontario, który oferuje swoje produkty z drewnopodobnym wykończeniem Real Wood, bez użycia laminatów. Nie prowadzimy instalacji, ale współpracujemy z kontraktorami i dealerami. Komfortowe, z klasą i w Twoim wymarzonym kolorze. Meble Kler do nas po prostu pasują. Odwiedź Salon Bogart. Znajdziesz tam słynne meble Kler, promocje i super kredyty. 2988 Bristol Circle w Oakville. 905-829-0088. Killer the Best. Celebrity Symphony Orchestra i maestro Andrzej Rozbicki zapraszają 27 października do Living Arts Center na widowisko medialne i galowy koncert urodzinowy jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej naszych czasów, Wojciecha Killara. Cieszę się ogromnie na myśl o koncercie mojej muzyki w Toronto. Gościem specjalnym koncertu będzie wielka gwiazda polskiej sceny, Justyna Steczkowska. Może się byś rozpoznał. Bilety Pegas, Piast, Husarz, Polimex, Living Arts Center. 905-306-6000 i na www.rozbicki.com. Killer the Best. Dwudziestego września w Konsulacie Generalnym Polski w Toronto miała miejsce miła uroczystość. Dekoracja odznakami honorowymi zasłużony dla kultury polskiej kilku pań z Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie. Zapraszam na relację. Do siedziby Konsulatu Generalnego przybyło kilkanaście pań, członkiń Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, by wraz z prezesem funduszu Jadwigą Sztrumpf uczestniczyć w uroczystej dekoracji ich koleżanek odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej, przyznawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Oprócz gospodarza uroczystości konsula Grzegorza Jobkiewicza, w spotkaniu prowadzonym z ramienia Funduszu Dziedzictwa Polek przez Urszulę Madej-Wojnarowicz, udział wzięli pułkownik Wojska Polskiego Karol Andrzejewski, przebywający na szkoleniu w Canadian Military College, komendant placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Krzysztof Tomczak, który jest członkiem Rady Honorowej działającej w Krakowie Fundacji Prometeusz. Dodajmy, że prezes Funduszu Dziedzictwa Polek Jadwiga Sztrumpf jest przedstawicielem Fundacji Prometeusz na Kanadę. W pierwszej części uroczystości konsul Jobkiewicz uhonorował odznaką zasłużony dla kultury polskiej panie Jadwigę Sztrumpf, Wandę Czubę i Annę Godek. Odznakę przyznaną dla przebywającej obecnie w Polsce Teresy Olszówki odebrała jej córka. Przypomnijmy, za informacją udzieloną przez panią Madej Wojnarowicz, że istniejący od 25 lat Fundusz Dziedzictwa Polek działa na rzecz krzewienia kultury polskiej i zachowania naszych tradycji i języka w Kanadzie. Organizuje konkursy recytatorskie, festiwale chórów polonijnych i doroczne bale zatytułowane Heart of Gold. Podczas spotkania pułkownik Karol Andrzejewski w asyście Krzysztofa Tomczaka udekorował kilka pań przyznawaną przez Fundację Prometeusz odznaką Pro Publico Bono. Otrzymały je panie Maria Chmielewska, Halina Kasprzak, Lucyna Oświęcimska, Maria Pluta, Janina Sołtysik i Maria Zygmańska. Pułkownik Andrzejewski, który podczas swej wieloletniej służby w Krakowie blisko współpracował z niosącą pomoc dzieciom fundacją,
Wręczył pani Jadwidze Sztrumpf również medal dowództwa transportu i ruchu wojsk. Pani Jadwiga podziękowała koleżankom z Funduszu Dziedzictwa Polek za pracę społeczną na rzecz Polonii, jak i dzieci potrzebujących w kraju, a pułkownikowi Andrzejewskiemu w podzięce wręczyła książkę opisującą 25 lat działalności kierowanej przez nią organizacji. Spotkanie zakończono jeszcze jednym miłym akcentem – życzeniami złożonymi pani Jadwidze z okazji przypadającej następnego dnia 85. rocznicy urodzin.